To są takie dni w naszym życiu, kiedy mamy dosyć, kiedy nam opadają ręce i już niczego nam się nie chce. O tym będzie dzisiaj w kolejnym odcinku Espresso to Fly. Nad jeziorem Genezaret widzimy taką scenę. Ludzie cisną się do Jezusa, żeby słuchać Jego słów. A obok nich Piotr razem z innymi swoimi wspólnikami płukają sieci, bo całą noc łowili i nic nie ułowili. I płukają teraz te sieci ze wszystkich brudów, jakichś tam niepotrzebnych, może małych zwierzątek. Piotr jest wykończony. Całą noc dawał siebie wszystko, bo ma do utrzymania rodzinę, bo ma do, musi wypłacić robotnikom właśnie zapłatę za miesiąc. I nic nie ułowili. Wiecie, jak to jest, jak całą noc się nie śpi i się jeszcze pracuje, masz wszystkiego serdecznie dosyć. Beznadziejna sytuacja. Sytuacja, kiedy no właśnie nie widzimy nadziei, czujemy się bezradni. I co widzimy, robi Jezus? On wchodzi w tą łódkę, w tą łódź Piotra. On prosi o to, żeby móc tam na nią wejść. I to jest taki symbol tego, że Jezus wchodzi w nasze życie. On się interesuje tym, co przeżywamy. On się interesuje, on to przeżywa razem z nami, kiedy my czujemy się bezradni. I wchodzi w ten nasz świat. Tutaj łódka Piotra była całym jego światem. I Jezus chce wejść w ten świat. I mówi wtedy Piotrowi, słuchaj, odbij nieco od brzegu. Odbij trochę od tego brzegu. Czyli popatrz trochę na tą twoją sytuację z dystansem. Popatrz na twoją sytuację moimi oczami. I Jezus mówi to też do ciebie i do mnie. Odbij trochę od brzegu, czyli znajdź chwilę czasu na modlitwę, znajdź czas, nie wiem, trochę chwilę czasu na rekolekcję. Daj sobie jakąś przerwę, żeby popatrzeć na swoje życie, na swoje problemy oczami Boga. I może zobaczysz, gdzie jest wyjście, gdzie jest rozwiązanie. Może zobaczysz, że te problemy nawet nie są aż takie duże, jakie wydają się być. Wsłuchaj się najpierw właśnie w ten głos Boga, który mówi odbij od brzegu, ale razem ze mną, mówi Jezus. A potem może usłyszysz, wypłyń na głębie. Tutaj w tym miejscu przeżywaliśmy tydzień temu takie rekolekcje z mężczyznami z różnych stron Polski i Niemiec. Dlatego to tak we mnie jest świeże i widzę w tym taką wielką mądrość Pana Boga, że żeby obojętnie w jakiej sytuacji by się człowiek nie znalazł, to warto się na chwilę zatrzymać, zamknąć oczy i powiedzieć, dobra, Panie, jak Ty to widzisz? Może na chwilę odbiję od brzegu i popatrzę, jak Ty patrzysz na tą sytuację i powiedz mi, Jezu, jak z tego wyjść? Dobrego, błogosławionego i radosnego tygodnia życzę każdemu z Was. Lećcie wysoko.